nagramy kawałek filmu. Mam nadzieję, że pójdzie. Zdobyliśmy Górę Zborów właśnie przed chwilą. 431, ja mam 429. Widać w tle skały piękne. Kościół we Włodowicach tam daleko. Ptaki śpiewają. A tutaj widać Orle Gniazdo. Tyłowek cukru, kołoczek. Idziemy dalej zielonym szlakiem. Będziemy sobie fajnie dzisiaj zwiedzać do zbiornika w Kostkowicach. I wrócimy sobie czerwonym, teraz zielony. Ile? Przewidujemy czasu? No, za 2 godziny może nam się uda. Nie mamy picia, ale napijemy się później. Albo w zbiorniku. Nasz przystanek przy Wielbłądzie. Dla uważnych widać kapliczkę pod tym okapem. Tam można sobie wejść i odpocząć. Dziurki. Tu jest Serek, Minogi, Sowa i Tatiana. Właściwie Tatiana i Sowa w tle. Idziemy dalej zielonym. Dotarliśmy dzisiaj dotarliśmy w tej chwili do bardzo fajnego miejsca. Mianowicie tu są zaczątki czy początki jeziorka w Kostkowicach, Dzibicach. Widać linię kolejową CMK Katowice, Warszawa. I tutaj mamy fajny podmokły teren. Dużo ptactwa. A jak wiadomo, my uwielbiamy ptaki. To zdępna taka pamiątka. Pójdziemy teraz dookoła tego zbiornika, a następnie zielonym szlakiem wrócimy na Górę Zborów i do Podlesi. Tatiana, chciałabyś coś powiedzieć? Zastanawiam się, bo ja tutaj biegałam zimą. Jak się dostać do tamtej ścieżki, która jest przy linii? Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, bardzo dobra kwestia. Chyba nie tędy, przez tą wodę musimy trochę obejść ją jeszcze. Mam wrażenie, ale którędy nie mam pojęcia. Dotarliśmy na zbiornik, okrążamy go w tej chwili. Trochę wieje. Zrobimy sobie nagranie teraz podsumowujące. Jesteśmy po naszym dystansie. Ile ci wykazało, Tatiana? No mamy tak, 14 km. Szliśmy no sobie u mnie, miarę... czekaj, 13900. Tak, też mam miarowe tempo, mam 2 godziny 52 minuty, ale w tym było błądzenie przy jeziorku, także tempo nie było zbyt duże, ale nie o to też chodziło. Zrobiliśmy dzisiaj próbę wytrzymałościową bardziej w kontekście, jak pracuje głowa, kiedy nie mamy jedzenia i picia. I widać, że to jest bardzo fajne doświadczenie i kontrast, ponieważ mając świadomość, że możesz cały czas uzupełniać zasoby, czyli możesz coś zjeść, możesz wypić, to naprawdę siła na długo pozostaje. Bo w tej chwili, jeśli chodzi o kondycję, to ja mogłabym iść spokojnie jeszcze dalej. Natomiast czuję się głodna i chce mi się bardzo pić. To takie, takie doświadczenie. Dla tych, którzy startują czasami i nie dbają o jedzenie, to jest moje przemyślenie. Ja się cieszę, bo ilekroć wychodzimy razem na wycieczki, to mamy pomysły na nowe aktywności. Dzisiaj mieliśmy trochę pomysłów, bo okazuje się, że nie wykorzystujemy potencjału. Jesteśmy dystrybutorem napojów NYWO, a jeszcze nie wykorzystaliśmy tego. Więc nasze aktywności też będą związane z napojami na bazie 4 składników naturalnych, o których powiemy szerzej w swoim czasie. Dzięki za wspaniałą wycieczkę. Akurat mieliśmy plany, żeby zmieścić się przed burzą i się udało. Właśnie, bo dodajmy, że jeszcze mieliśmy upał, bo było 30 parę stopni i okropne słońce, więc dzisiejszy trening był taki ekstremalny, ale myślę, że fajnie. Ja jestem bardzo zadowolona. Teraz idziemy coś zjeść. Pustynne warunki, jedziemy do Marcina i do Aldony. Wtedy już będzie padało, także porozmawiamy sobie dalej.